Toe. Yes. Its name, yes? Yes. Toe. Toe. Yes, very nice. Cześć, siemaneczko, witam wszystkich serdecznie. 6:40, jestem dzisiaj na plaży. 1 lutego 2020, po 3 tygodniach bycia w Tajlandii w końcu doszło do tego momentu, kiedy zaczynam realizować swoje plany. Bo nie wiem, czy wiecie, kto oglądał wcześniejsze filmy, ten wie. Podróż do Tajlandii nie była tylko taką zwykłą podróżą, tylko miałem wiele celów założonych, wiele zadań do zrealizowania. Temperatura po prostu jest idealna. Nie sprawdzałem akurat, ile pokazuje na telefonie, ale strzelam, że gdzieś tak około 20, może 6 stopni i lekki wiaterek. Po prostu idealna taka właśnie do takiego albo biegania, albo czegoś, bo nie jest gorąco, nie ma słońca. Lekki wiaterek, ale nie jest zimno, jest bardzo przyjemnie, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie, mega. To idealna pora, idealna temperatura, idealne miejsce, idealne widoki do tego, żeby właśnie spędzić rano godzinkę, pół godzinki właśnie w takim pięknym miejscu. Są też tacy, którzy jeszcze nocnej imprezy nie zakończyli. Tacy też są. 6:40 już jest i już widzę, życie zaczyna się na nowo. A po drodze mamy bardzo blisko Bangla Road. Bangla Road, najsłynniejsza ulica na Patong. No i jedna z najsłynniejszych w ogóle w Tajlandii. Siemanko, siemanko, słuchajcie, zobaczcie. Tutaj mamy taką główną ulicę na Patong. I tylko dosłownie, tutaj chodnik, główna ulica. I skręcamy tylko delikatnie w prawo. I tutaj już są prywatne mieszkania Tajów. Zobaczcie, jak to wygląda. No wygląda to, powiem wam, no tak jak to wygląda. No to jest właśnie ta strona Azji. Ta strona Tajlandii bardziej azjatycka, tak? Czyli wygląda jak wygląda. Ja zapytam się za chwilę pana, czy mogę tu wejść do niego do domu. Na pewno będę musiał buty tu ściągnąć, bo tu teraz nie widać, bo jest ciemno, ale ja widzę, że tutaj jego buty leżą na bloczkach. I może wejdę gdzieś tam jeszcze dalej, indziej pokażę wam, bo tam, no tam normalnie toczy się życie, nie? Czekajcie, ja zapytam się. Hello? 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 Can I get? Yeah? Niby mogę, okej, okay, ściągam buty. Okej. Okay. Is your house? Sorry. Okej, okay, nie chciałem przeszkadzać temu panu, bo ten pan akurat się modlił. Zobaczymy tutaj. Hello. Can I? Yeah? Okej, okay. Ściągniemy buki. Can I? Hello. Yes? Hello. Hello. Can I order? Yeah. Okay. Okay. It's your house? Yeah. Okay, very nice. We are from Poland. From Europe. From Poland. Oh, nice. Can I get? One man. One man? Yes. Maybe. Baby. Lady. One man, yes. Ah, what's name? Yes, Toe. Yeah. Its name, yes? Yes. Toe. Toe. Yes. Very nice. Yeah. Yeah. Can I get? Can I get? Okay, good. It's very nice. It's your room? Yes? Yeah.
You are big family, yes? Yes. Family? Big cat. Mama. Why? Yeah. Where is mama? Yeah. You is mama. Papa. Yeah. Papa. Babies? Baby. Why? Yes. Yes, yes, yes. It's your room? Can yeah. I? Yeah. Yeah? Can I see? Okay. Thank you very much. Yes, thank you. Thank you. Ale się wpierdzieliłem w wodę tutaj. I ja mam całą mokrą skarpetę. Bye bye. Good night. Good night. Ej, ale co? Widzieliście, jak tutaj mieszkają Tajowie? I to jest na Patong, to jest główna ulica. No, tak to wygląda. Ale się wpierdzieliłem skarpetą w mokrą wodę. Mokrą wodę. Dobra, dałem im 40... O, ale szczur przebiegł. Dałem im 40 batów za to, że mogłem wejść, nakręcić wideo. To jest drugie mieszkanie. Hello. 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 Can I get? Yeah? Okay. It's your house? Your house? Can I get order? Yeah? Okay, thank you. Thank you very much. Tu na szczęście jest sucho. Ta pani nie znała niestety angielskiego. Nie szło z nią pogadać, ok? To wychodzimy od razu. Miała tylko jeden pokój. Ok. Bye. Zorganizowana akcja policji. Połapiemy wszystkich, dajemy mandaty. No i można jechać dalej. Zawsze odbywa się to kawałek dalej, już praktycznie na samym Patong, a dzisiaj trochę wcześniej, żeby nie było. Thank you. Jakby ktoś nie mógł znaleźć taksi, to tutaj pani stoi też z taksi. A ogólnie tutaj jest restauracja, w której zawsze jemy. Jest to number 6 i w ogóle najlepsza restauracja forever tutaj na Phuket. Te tuk-tuki też są zajebiste. Muza zawsze łupie na takim basie. Patrzcie się, jakie tutaj w dżungli rosną brązowe banany. Brązowe albo jakieś zgnite, popsute? Nie no, inaczej na pewno nie popsute. Ale one też nie są takie czarne, że wiesz, jak te żółte czarnieją, nie? Ciekawe, bo tu są na przykład te zielone. Gdzie one są? O tu. No tu są takie zielone, normalne. I ciekawe, czy one takie się zrobią? Nie wiem, śmieszna sprawa, ale chyba taka może jakaś odmiana. A w ogóle to
Patrzcie, jakie góry i jaka dżungla i jakie mocne, jaka roślinność gęsta. Dzisiaj trochę takich klimatów. Zapytałem się pani, czy jest ok, czy mogę włączyć kamerę. Mówi, że ok. Tylko boję się, żebym jakieś kury nie pogryzły. Wow. It's your house? Yes. Your house? Can I? Okay. Can I? No, zobaczcie. Tutaj pani ma swój dom. Tak ma w domu. Tutaj jakiś taki namiot. No. Pajęczynki troszkę. No. Grubo, grubo. O, tam ktoś wychodzi, jakieś dziecko. Hello. Hello. Yes. Very nice. Thank you. Yeah. Wow, jaka mrówki. Wow, jakie tu są mrówki wielkie. Skuter chyba już nie jeździ. O, ale masakra. Tutaj pana dom, drugi dom. Właśnie przyjechał, kupił sobie jakiś chyba silikon czy coś. Coś będzie robił. Iron? Huh? Show me? Could you? Iron? You rent? Ah, not your house. Uh-huh. Your house is Chiang Rai. Chiang Mai. Chiang Mai. Mm-hmm. Chiang Mai. Mm-hmm. Chiang Mai. Chiang Mai. Yes, I know. It's a city. Okay. Thank you. Wyobrażacie sobie wynajmować tą chatę? Ten pan powiedział, że on mieszka w Chiang Mai, w mieście gdzieś tam, a tutaj wynajmuje ten dom, który właśnie teraz widzieliście. Niezła jazda, co? Masakra. A tam dalej się bałem wejść, sorry. Tam byli jacyś muzułmanie, czy ktoś tam się bałem iść. Three!